21 czerwca wspominamy świętego Rajmunda, biskupa. Rajmund urodził się w drugiej połowie XI wieku w Durban koło Tuluzy na terenie dzisiejszej Francji. Był synem Wilhelma. Wychowywał się i kształcił w klasztorze benedyktyńskim w Fredela. Tam został kapłanem, a potem biskupem Roda Barbastro na terenie dzisiejszej Hiszpanii. W czasie jego posługi biskupiej nastąpił największy rozrost Królestwa Nawarry i Aragonii. Rajmund angażował się w działalność duszpasterską. Nie chciał uczestniczyć w walkach zbrojnych z muzułmanami, wrogami wiary chrześcijańskiej. Z tego powodu popadł w konflikt z królem Hiszpanii Alfonsem I i musiał opuścić stolicę biskupią. Jednak po 3 latach pojednał się z królem i mógł dalej sprawować swój urząd. Rajmund zmarł 21 czerwca 1126 roku w mieście La Roda w Hiszpanii. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Rajmundzie dałeś swojemu kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.